Witajcie kochani, Rafał z tej strony. W ostatnich tygodniach otrzymuję bardzo dużo pytań, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch tytanów, niczym walka w MMA, a mianowicie Mini 2, najpopularniejszego drona, którego w tej chwili mamy w kategorii do 250 gramów, a także nowości Otel Nano. Jak one mają się do siebie, jak wygląda to porównanie bezpośrednie i którego drona warto kupić na dzisiaj? Zajmiemy się takimi 10 podstawowymi różnicami, które znalazłem na przestrzeni tych kilku właściwie sesji, bo zrobiłem około 8 sesji Otelem Nano. Zobaczycie, jak to wygląda. Na wstępie chciałbym też powiedzieć, że jeden i drugi dron został kupiony przeze mnie. Zwykle jest tak, że nie stosuję dronów, które przysyłają mi firmy, więc ta opinia staram się, żeby była jak najbardziej obiektywna. Jeżeli oglądasz różne opinie na rynku, zwracaj uwagę, czy autor kupował drona, czy dostał go od firmy, a może mu go tylko wypożyczono. Druga sprawa, a zarazem komunikat krótki, a mianowicie dzisiaj o 22:00 zamykamy zapisy i dostęp do platformy nowo utworzonej Team 250 gramów szczęścia. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Można się jeszcze zapisać do 22:00. Później będą zapisy na listę oczekującą i mamy tam wsparcie na każdym etapie od zakupu aż po naprawy i wymiany gwarancyjne. Mamy też wsparcie jednego z najlepszych serwisów w Polsce. Możesz liczyć na dostęp do materiałów, są sesje online. Możesz liczyć na to, że będziesz miał odpowiedzi na bieżąco na swoje pytania. Konsultacje jeden na jeden robimy też w soboty. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, mamy dwutygodniowy okres testowy za free, także nie ma się nad czym zastanawiać. Następny nabór przewiduję na wiosnę. Słuchajcie, spójrzmy w takim razie na te podstawowe różnice, które dzielą oba drony, pomimo że one są bardzo zbliżone i faktycznie konstrukcja jest też niemal bliźniacza, to jednak jest sporo subtelnych różnic i to w budowie i w funkcjonalności. Jeżeli chodzi o podstawową sprawę, Otel posiada już wentylację mechaniczną, czyli ma wbudowany wentylatorek w tym miejscu. Jeżeli chodzi o Miniaka, niestety jest tylko i wyłącznie chłodzenie poprzez opływ powietrza. To wydaje się taka bardzo błaha sprawa, ale dzięki temu w Otelu procesor może pracować naprawdę z dużą mocą obliczeniową i nie ulega przegrzaniom. Także możemy liczyć na to, że będą aktualizacje w przyszłości, między innymi takie funkcje jak Obstacle Avoidance, która już działa, ale może Dynamic Track. Druga cecha bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o rozdzielczość i klatkaż. Oba drony mają możliwość wykonywania ujęć w 4K w 30 klatkach na sekundę, w strefie PAL, tak jak mamy w Polsce, 25. Natomiast to, co jest ciekawe, że jeżeli zejdziemy z rozdzielczością do 2,7K, to tutaj Mini 2 wygrywa, bo ma możliwość wykonywania ujęć w 60 klatkach na sekundę, czy w 50 dla PAL. Natomiast Otel trzyma się zarówno w 4K, jak i w 2,7K w klatkażu 25-30. Po ostatniej aktualizacji mamy już 25 i tak to wygląda, czyli Mini jest odrobinę lepszy, jeżeli chodzi o ten zakres. Jeżeli chodzi o fotografię, to co jest ciekawe, po ostatniej aktualizacji mamy tutaj już większą rozdzielczość, bo mamy 8000 na 6000, natomiast tutaj mamy 4000 na 3000, czyli o połowę mniej pikseli, co nie znaczy, że te fotografie muszą być dużo lepsze, bo jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę format zwany w Polsce RAW, czyli RAW DNG, format, który trzeba wywołać na przykład w Lightroomie, to tutaj jest zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o DJI. Otel jeszcze musi popracować i zrobić aktualizację, bo jak na razie te pliki w formacie RAW są po prostu nieużyteczne, one nie nadają się, są przebarwienia, są zniekształcenia, jest bardzo duża pikseloza i ziarno, więc na dzisiaj, tak jak mówię, jest to koniec stycznia 2022, Mini jednak pod kątem fotograficznym sprawuje się lepiej. Trzecia sprawa bardzo ważna to jest odporność na wiatr i jak pamiętamy Mini pierwszy miał z tym duże kłopoty, wielu użytkowników straciło swoje drony i dzisiaj mogę powiedzieć tak, że Mini 2 naprawdę ma mocne silniki w stosunku do masy i dobrze wykorzystuje tę moc, jest mocny i daje sobie radę, natomiast Otel z tych informacji, które uzyskałem na dzisiaj, niestety on nie ma też softowo uruchomionej pełnej mocy silników i przy wietrze, który jest solidny, mogę powiedzieć tak w okolicach 8-10 metrów,
metrów na sekundę, on niestety nie utrzymuje dobrze pozycji i tańczy nam 30-40 cm w każdą stronę. Wręcz niebezpieczne są loty. I druga sprawa, którą miałem, drugi przypadek, to jest powrót pod wiatr. Ja wracałem tyłem i udało mi się tylko i wyłącznie w trybie sportowym wrócić, w trybie tym delikatnym, czyli smooth, czy w trybie podstawowym. Niestety nie byłem w stanie wrócić otelem do miejsca startu manualnie z tego względu, że był za silny jak na otela wiatr w tym danym momencie. Chciałem tylko wiatr. Bardzo. Spróbujemy w tryb sportowy. Dopiero w trybie sportowym. Ajajajajajajajaj. Oba drony są wyposażone w GPS. GPS z Mini jest trochę starszy i dłużej łapie satelity. No GPS, trzeba chwilę poczekać. Miniacz ma trudniej znaleźć GPS w tej pozycji, co ciekawe. Poczekamy chwilkę jeszcze, bo jesteśmy w trybie ATI. Mam wrażenie, że otel łapie łatwiej satelity i o tym też mówił Captain John. I też ten sygnał nie jest tak dobrze penetrowany, ten sygnał tak dobrze nie penetruje do niego, jak w przypadku otela. Ten ma naprawdę dobry GPS, szybko łapie i jest stabilny, jeżeli chodzi o zawieszenie w danym punkcie. I to nie tylko ja miałem taki przypadek przedwczoraj na wieczornej sesji, ale też widziałem na przykład w nagraniach takich jak Captain Drone w jego recenzji, on w ogródku miał dwa drony w stanie zawisu i faktycznie miniacz miał kłopot, jeżeli chodzi o pozycjonowanie na podstawie GPS-u, a otel sprawował się lepiej pod tym względem. Jeżeli chodzi o matrycę, tutaj jest zdecydowanie lepiej w otelu. Ta matryca odpowiada temu, co zaprezentował nam Mavic Air 2. Jest to matryca półcalowa o rozdzielczości 48 megapikseli, czyli mamy układ bardzo podobny do Mavic Air 2. Jeżeli chodzi o miniacza, jest to matryca 1:2 cala, czyli to jest starsza technologia, bardziej szumi, jeżeli chodzi o słabsze warunki oświetleniowe. Pomimo, że nie było ciemno przedwczoraj na sesji, to mogę Ci powiedzieć, że faktycznie te szumy są widoczne, szczególnie jak się powiększy ujęcia, otel wypada lepiej. Szczególnie wideo na dzisiaj, na koniec stycznia 2022, wideo jest zdecydowanie lepsze i zdjęcia w JPEG-ach z otela, natomiast jeżeli chodzi tutaj, no to wiadomo, że pliki RAW na dzisiaj są lepiej dopracowane i pomimo, że rozdzielczość jest mniejsza tej matrycy, to faktycznie sobie lepiej radzi. Możemy też fajnie pograć tutaj, jeżeli chodzi o ustawienia. I w tym punkcie muszę Ci powiedzieć, że DJI poszło jednak do przodu, to co jest ciekawe też w tej firmie, a mianowicie gdy czują się zagrożeni, to mamy taką sytuację, że są aktualizacje na przykład aplikacji i tutaj mieliśmy aktualizację aplikacji DJI Fly i mamy bardzo fajne ustawienia manualne, zarówno balansu bieli, jak i na przykład tych podstawowych rozdzielczości czy klatkażu. Jeżeli chodzi o ekspozycję, też mamy te ustawienia i wygląda to lepiej na dzisiaj. Jeżeli chodzi o inteligentne tryby lotu, tutaj miniacz dwójka oferuje nam tylko quickshoty, czyli mamy cztery tryby quickshots. Jeżeli chodzi o otela, na dzisiaj mamy oprócz quickshotów również hyperlapse, ale mamy też w zanadrzu i wiemy, że będzie niedługo, wejdzie z aktualizacją funkcjonalność Dynamic Track, czyli będzie można używać śledzenia. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o początkujących i to bardzo ważna, to są czujniki. Jak zobaczysz, to faktycznie otel tutaj z przodu ma czujniki, a niestety miniacz ma tylko wloty powietrza i otel nie tylko z przodu ma czujniki, ale też ma czujniki z tyłu i one naprawdę dobrze działają. Na ekranie wyświetla się radar, który pokazuje nam odległość i też w kolorach pokazuje nam światło zielone, żółte i czerwone. Pod tym względem jest lepiej. Jeżeli popatrzysz sobie też na dole, to wygląda zdecydowanie lepiej, bo mamy tutaj dwa czujniki optyczne, jeden ultradźwiękowy. Tutaj do dyspozycji mamy tylko dwa czujniczki w miniaku. Czyli pod tym względem faktycznie otel przebija miniaka. Wiadomo, jest to dron co najmniej o ponad rok młodszy i wnosi już lepsze technologie, m.in. obstacle avoidance. Na to nie możemy liczyć w miniaczu, bo żaden soft nam tego niestety nie zmieni. Nie mamy tutaj czujników i jeżeli zagapimy się, to wlecimy w przeszkodę.
Jeżeli chodzi o aparaturę obu dronów, Otel ma bardzo porządną aparaturę, która przypomina bardziej pada, jest wyprofilowana. Ta aparatura jest trudniejsza do noszenia, bo widać, że wystają te poszczególne elementy. Też nie wiemy za bardzo, gdzie drążki można trzymać. Jeżeli chodzi o aparaturę DJI, ona jest taką prostą formą. Natomiast oba kontrolery są naprawdę dobrze wykonane i są w porządku. Nie mają wyświetlacza, co prawda, ale sprawują się ok. I to, co mogę powiedzieć też, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o klawisz funkcyjny Otel, taka nowość, a mianowicie można zmieniać tryby lotu, czyli poprzez klawisz funkcyjny możesz sobie zaprogramować i zmieniać tryby lotu, takie jak smooth, normal i tryb sportowy. Jeżeli chodzi o miniacza, dokonujemy tych zmian tutaj z pozycji tego przełącznika na środku kontrolera. Przewaga DJI w tym punkcie polega też na tym, że dostajemy dwa komplety drążków, jest zapas, niestety Otel nam tego nie dostarcza, no i te miejsca, gdzie możesz sobie schować, w DJI mamy takie specjalne kieszonki, tutaj nie wiadomo, co z tymi drążkami zrobić, więc można sobie na przykład wydrukować takie osłony, jak mam w przypadku aparatury Tango 2 i możesz nosić to w ten sposób. Zapewne niedługo będą odpowiednie wydruki 3D i będzie można sobie chronić te drążki przed uszkodzeniem, ale w tym momencie ten kontroler, ta aparatura jest niestety szersza i jest trudna do zmieszczenia, szczególnie w torbie z combo, tam jest bardzo ciasno. Jeżeli chodzi o akumulatory, mają niemal bliźniacze rozwiązania te dwa drony, bo to są ogniwa litowo-jonowe 2S, czyli nie jest to duży prąd, pojemność 2250 mAh. Co ciekawe, one są produkowane w tej samej fabryce, pochodzą z tego samego źródła, pomimo że mamy tutaj dwóch producentów. Otel ma fajną sprawę, bo ma włącznik drona i wskaźnik bezpośrednio na każdej z baterii. Jeżeli chodzi o mini, nie wiemy, co jest grane, więc trzeba mieć huba do ładowania, żeby zorientować się lub włożyć go do drona, ten akumulator, żeby zorientować się, jaki jest stan naładowania. Jeżeli chodzi o czas lotu, wiadomo, że mini ma odrobinę dłuższy ten czas lotu, bo ma chłodzenie nie mechaniczne, tylko ma chłodzenie opływanym powietrzem, więc cała energia, która idzie na przykład na chłodzenie w Otelu, tutaj może być przeznaczona na lot. Nie jest to duża różnica, realny czas lotu dla Otela to jest około 22-24 minut, miniacz w zależności od warunków ma 2-3-4 minuty dłuższy czas lotu. Tak to wygląda na dzisiaj. Słuchajcie, i to są te podstawowe różnice na dzisiaj. Pamiętajcie, że te produkty się rozwijają. Głównie rozwija się Otel, ale miniacz też walczy o swoje miejsce. Niedługo pewnie będziemy mieli na rynku Mini 3, pewnie droższego i dużo bardziej funkcjonalnego niż ten, który jest z nami już ponad rok. To, co mogę powiedzieć, zapraszam Was też do śledzenia na bieżące odcinków. Postaram się informować o zmianach. Jeżeli chcesz czegoś więcej, chcesz się rozwinąć albo zacząć latać dronami, chcesz liczyć na pomoc, bo nie ma Ci kto pomóc, zapraszam Cię bardzo serdecznie do naszego teamu 250 gramów szczęścia. Tam, począwszy od zakupu i wyboru modelu, aż po naprawy, wymianę czy inne tematy bieżące, eksploatacyjne, znajdziesz wsparcie i pomoc, jak nie moją, to uczestników albo partnerów strategicznych, na przykład serwisu, który działa i który jest w stanie Ci pomóc na każdym etapie. Link znajdziesz poniżej do moich platform. Pamiętaj o tym, że moje recenzje są recenzjami niesponsorowanymi, nie współpracuję z żadnym z dystrybutorów lokalnych, nie współpracuję też z producentami. Wszystkie drony albo kupuję sam, albo pożyczam od moich kolegów czy widzów, więc staram się dostarczać jak najbardziej obiektywnych informacji. I zwróć na to uwagę, bardzo Cię proszę, przy oglądaniu kolejnych recenzji. Do zobaczenia. Cześć!